Pani mnie w tej chwili zdyskryminowała, proszę pani. Proszę pana, pan wchodzę, proszę pani, ja wchodzę na różne stacje i też filmuję i nie ma z tym żadnego problemu. Pani przeraziła się po prostu pieniędzmi. To są prawa moje i proszę to uszanować. Jeśli pan tego nie szanuje i pan dalej... A jakie są nasze prawa Polaków? Moje prawo. Moje. Ja mówię o moim prawie. Ale przecież pani prawo żadne nie zostało złamane. Nie, robi pan mi zdjęcia wbrew mojej woli. Tak, zrobiłem nie zdjęcia pan do sądu. Tożsamości. Nie upublicznię ich. Szanuję. A skąd pani ja też mogę może. Wiedzieć? A skąd ja mogę wiedzieć? Jeżeli upublicznię, to wtedy pani mnie pozwie. A skąd ja mogę wiedzieć? A skąd ja mogę wiedzieć, że Orlen, który nagrywa a to teraz. Się do Orlenu zwrócić. Nie upublicznię tego. Nie chcę z panią się wdawać w dyskusję. Proszę policzyć pieniądze, ja sobie grzecznie odejdę. Jak pan wyłączy kamerę, ja zacznę liczyć pieniądze. Traci pani mój czas i teraz ogranicza pani moje wolności i swobody. I pan również ogranicza. Nie, proszę pani. Wolność w tym momencie. Nie, ponieważ ja filmuję pieniądze. Wyłączy pan kamery i ja będę obsługiwać. Nie ma pan prawa kręcić bez zezwolenia Orlenu. Pani ma obowiązek obsłużyć mnie. Towar, który jest. Mówię do pana, co? Towar, który jest na wierzchu, musi zostać sprzedany. Nie może pani mi go nie sprzedać. Poza tym blokuje tam jeden z dystrybutorów, chciałbym odjechać, jechać do domu, zjeść obiad. Ma pan obowiązek wyłączyć kamerę. Jeszcze raz pani ma obowiązek mnie obsłużyć i mamy impas. Ma pan obowiązek wyłączyć kamerę i ja pana obsłużę. Myślę, że wie pani co, fajnie byłoby, żeby większość Polaków tak płaciła groszami. Może wtedy by to coś dało. I co zrobicie, jak tu przyjechałoby? Ale nie dyskutuję z panem. 100 osób. Nie dyskutuję pani z panem. Wyłączy pan kamerę, usłyszymy pana. Nie wyłączę, proszę pani. Ponieważ jest to dowód mój. Publikuję to. Dla ludzi jest to konieczność społeczna. Jeżeli naruszam jakieś prawa, ale ja pani nie publikuję. Czy pani da sobie... Proszę, za to ja pana pozwę. Dobrze, niech pani mnie pozwie. Tak, na pewno. Na 100%. A jakim prawem pan proszę pani, niech pani... Fotografuje. Pani jest pracownikiem tutaj, naruszyła pani moje dobra, dobra osobiste i sfilmowałem to do sądu, żeby podać, kto moje dobra osobiste naruszył. Dobrze.